To już 10. edycja zawodów pływackich w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W sobotę w Raciborzu odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Udział w zawodach to nie tylko okazja do porównania swoich umiejętności pływackich, to okazja również do pobicia swoich rekordów życiowych. Jest to okazja też do tego, żeby młodzież popatrzyła na swoje sukcesy sportowe na zasadach takiej konkurencji. Jest to też okazja do tego, żeby pół żartem, pół serio popatrzeć na pewne rzeczy. Sport to przede wszystkim ogromny wysiłek, ale chcemy, aby ta młodzież też dobrze się przy tym bawiła. Tak jak powiedziałam, żeby okazja była do integracji, do porównania się z swoimi sąsiadami zagranicznymi co do wyników sportowych. Już po raz 10. zawody odbywają się w Raciborzu. Uczestnicy rywalizowali w stylu dowolnym, klasycznym, zmiennym, grzbietowym i motylkowym. Pomysłodawcą zawodów jest trener Piotr Generalczyk. To zawody pływackie o nietypowej formie. Formuła, która tylko w Raciborzu ma miejsce, są to specyficzne zawody. Rano odbywają się eliminacje, sprinty w każdym stylu pływackim. Natomiast po południu są odbywane finały, parzyste i nieparzyste. Za każdym torem, za każdym biegiem odpada dwóch najsłabszych zawodników. I tak do momentu, kiedy zostanie tylko dwóch zawodników. W kolejności ten, który wygrywa finał A, rywalizuje z osobą, która wygrywa finał B. W związku z tym osoba, która wygrywa całą konkurencję, musi 4 razy pokonać swoich rywali. Pływacy byli gorąco dopingowani przez licznie zgromadzoną publiczność. Mocną reprezentację wystawił MKS SMS Wiktoria Racibórz. Bardzo dobrze zaprezentowały się zawodniczki Amelia Pisarczyk, Wiktoria Kocjan i Magdalena Modrzejewska oraz Miłosz Mencel.